Witajcie kochani w kolejnym odcinku Espresso to Fly. Dzisiaj mam zaszczyt gościć w Concordii Sowińskich, Maję i Krzysia. Dobrze jesteście, witajcie. Dzień dobry. Mamy za sobą cały weekend spotkania Orłów. Naprawdę wiele się wydarzyło. Głosiliście razem jako małżonkowie, jako rodzina, bo tutaj z dzieciakami przyjechaliście. Mały Idzi z brzuszka chyba też już głosił. I chciałem się was zapytać, jak to jest być takim małżeństwem, takie powołanie nietypowe, żeby żyć jako małżeństwo dla ewangelizacji, do tego, żeby właśnie głosić innym dobrą nowinę, być w drodze dosyć często. Jeśli miałbym odpowiedzieć zwięźle, to bym powiedział, że to jest pięknie żyć tak w ten sposób, ale też trudno. No teraz nie było nas w domu chyba 10 dni, nie? Ale z drugiej strony, kurczę, tak sobie myślę, że w naszych tych podróżach mam tą radość, że mam żonę, która jest temu przychylna. Jeździmy razem i mogę mieć dzieci ze sobą i cały czas im dawać tą miłość, więc to jest naprawdę piękne, że możemy wszyscy razem jeździć, głosić. I to jest coś, co naprawdę daje dużo satysfakcji, kiedy widzisz, że to, co robisz, pomaga ludziom. Że to ich podnosi, że to zbliża ich do Boga. To jest coś niesamowitego, a myślę, że dzisiaj szczególnie świeccy powinni wchodzić w tą swoją tożsamość jako tych, którzy głoszą Ewangelię, bo jesteśmy do tego predysponowani i zobowiązani wręcz na mocy chrztu. Właśnie mówisz o tym, nie? Że to jest takie... jest to nasze powołanie, aż też jakoś w ogóle jako ochrzczeni jesteśmy powołani do dzielenia się naszą wiarą. Też to dla nas Orłów myślę, że to jest takie ciekawe, że to nie jest nie tylko księża, zakonnice, tylko właśnie małżonkowie, kobieta, mężczyzna. I jaką rolę mogą mieć świeccy w Kościele? Dlaczego, gdzie jest tam miejsce dla nich? Do czego Pan Bóg teraz tak zaprasza? Jak macie taką obserwację? Gdzie jest taka przestrzeń, gdzie świeccy śmiało by mogli się angażować, żeby to przyniosło jeszcze większy owoc dla... My w ogóle żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których często to, czy osoba świecka się aktywuje w świecie z tym, żeby głosić Jezusa, od tego jest zależne to, czy świat w ogóle o Jezusie usłyszy. Bo na przykład ksiądz, on może nie dotrzeć do twojej korporacji, nie dotrze do korporacji, w której pracujesz, albo do miejsca pracy, w którym są i pracują ludzie właśnie świeccy. Jest wiele miejsc, do których osoby duchowne nie mają dostępu, bo po prostu... nie pracują tam, ich ścieżki tam nie prowadzą. Nie mówiąc też o tym, że dzisiaj już żyjemy trochę w takiej epoce, że ludzie, jakby skończyło się to, że ludzie tłumnie sami z siebie idą do kościoła. Żyjemy w czasach, w których po nich trzeba wyjść. I często właśnie świadectwo takich osób, które mają rodzinę, właśnie mają żonę, męża, dzieci i są nawet bardziej wiarygodne dla świata, który jest cyniczny. I ludzie też żyją w takiej narracji cynicznej, co mi ksiądz może powiedzieć o wychowywaniu dzieci, jak on nie ma dzieci. I teraz wychodzimy tacy, na przykład my, i my coś o tym wiemy, bo my mamy dzieci. I czasami właśnie ta Ewangelia taka powiedziana, właśnie z życia wzięta, takiego rodzinnego, potrafi dotrzeć szybciej też właśnie do ludzi, którzy i tak są stęsknieni, żeby o tym słuchać. No ale też co świecki może? Ja bym powiedział, może zaczął od tego, czego nie może. No to nie może sprawować sakramentów, tak? No a w zasadzie wszystko inne, no to może, nie? Więc to jest... Pamiętam jednego biskupa, który głosił do księży i powiedział, jeżeli w swojej parafii masz świeckiego, który głosi lepiej od ciebie, to ty się nie denerwuj na niego i gdzieś tam go nie chowaj, tylko spróbuj wymyślić sposób, jak to możesz wykorzystać, ten charyzmat, który on ma. I właśnie myślę, że my jako cały Kościół potrzebujemy jeszcze głębiej zrozumieć, co to znaczy, że Kościół jest ciałem Chrystusa i że każdy członek nie jest tam przypadkowo, ale każdy członek Kościoła ma coś do dania innym członkom. Nie? I to jest, myślę, wiele pokory tutaj potrzeba ze strony zarówno duchownych, jak i świeckich,
żeby się po prostu dogadać i żeby się uzupełniać, żeby nie było tutaj, tak, żeby nie było antagonizmów, że o, świeccy ewangelizatorzy to tak, a księża to tak, tylko żeby po prostu razem działać, razem iść, razem głosić, żeby być jedno, no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale, także jedno w ramach naszego Kościoła, co często jest trudne. Tak też to porównał, już zaglądując właśnie też, że taka parafia, czy nie wiem, wspólnota, w ogóle może być tak, taka drużyna, nie? Taki zespół, gdzie jest, no, ktoś gra na, jest bramkarzem, no, gra na obronie, nie? Gdzieś tam na pomocy i ataku. Jest jakiś kapitan, wiadomo, ale każdy gdzieś tam jest mega cenny, że to jest i tak jedna drużyna i bramka się cieszy, kiedy ten spodu strzela gola, ale jest taki rozeznany, to jest chyba to takie rozeznawanie charyzmatów, talentów. Wśród wspólnoty i wykorzystanie tego. No i też mam w głowie świętego Jana Chryzostoma, który tak naprawdę powiedział, że świeccy idą w pierwszym szeregu Kościoła, nie? No, są, że tak powiem, na froncie, nie? I teraz możemy się na to wkurzać, no ale tak, takie są fakty, nie? Że my jako świeccy jesteśmy przedstawicielami Kościoła w świecie i wiele od nas też zależy. No i powinniśmy to Boże Królestwo objawiać w konkretny sposób, w łasce i w prawdzie, żeby to wszystko hulało, nie? I żeby ludzie do Kościoła chcieli przyjść. Dzięki Wam bardzo. Króciutko to espresso, mi się chciało właśnie teraz dopiero zacząć jeszcze pogłębiać ten temat. Myślę, że z dalszej strony tak się zastanawiam też z moimi współbraćmi, żeby też zaangażować się w formacje świeckich, studiujesz teologię, judaistykę, czyli tak też wchodzicie cały czas w korzenie tego, co takie nasze chrześcijańskie, można powiedzieć, bo Jezus wyrastał w korzeniach judaistycznych. Studiujesz teologię, tak myślę sobie, wow, jakby dać jeszcze więcej przestrzeni, żeby świeccy mogli cały czas się też rozwijać, tak, i potem jeszcze dalej ich wysyłać na świat. No ciekawe, co przed nami. Dzięki, że jesteście trochę takim proroczym znakiem, myślę, dla Kościoła. Dużo siły. Dzięki. No, jak idzie się narodzi, tak samo myślę, że nie przestaniecie jeździć. No na pewno jakaś przerwa będzie. Damy radę. Dacie radę. Mamy nadzieję, że znowu tutaj przyjedziecie do nas. Dzięki za gościnę. Pięknie było. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Radość i pokój w Duchu Świętym. Lećcie wysoko.